bogactwa programu betlejemskiego, żeby go wypełnić w przeciągu jednego pełnego dnia, ale to od rana do nocy, można od 8, bo to dopiero wszystko jest otwierane od 8, więc do wieczora, no to jest dosyć trudno. Taki jest bogaty ten program. I to jest piękne. To jest piękne. To nie to Pan Jezus się tu urodził, koniec. Dobra, dobra. No to jest jakiś punkt wyjścia. Może, ale nie. A zatem skoro dzisiaj w Betlejem, no to śpiewamy dzisiaj Betlejem. Natomiast do Jerozolimy jest 8 km 570 metrów. Bazylika jest jak prawosławna. Dobrze. Wracamy do tego wejścia. To jest najbardziej charakterystyczne wejście świata. Jest to wyjątkowa brama i chcemy teraz poznać historię tego wejścia. Otóż, jak Państwo wiedzą, wszystko rozpoczęło się 2 lutego 313 roku w Mediolanie. Otóż dekret rozpoczyna się słowami: kiedyśmy się tedy szczęśliwie zeszli w Mediolanie, ja Konstantyn Augustus i ja Cyliniusz Augustus, zastanawialiśmy się, co najlepszego możemy dać własnej ojczyźnie. I doszliśmy do przekonania, że niczego cenniejszego poza wolnością religijną dać narodowi nie możemy. A zatem postanawiamy wolność religijną i konsekwentnie, to nie jest tylko prawo, dwa dekrety wykonawcze, skoro jest wolność, to trzeba dać ludziom czas, żeby mogli tę wolność zrealizować, czyli sprawować kult, niedziela, drugie, miejsce. Proszę bardzo, kupują sobie, budują miejsca każdych. To jest wolność religijna dla wszystkich, nie tylko dla chrześcijan. Między innymi również chrześcijanie. Prezydentowi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, panu Duda przyjechał, zobaczył zniszczone te drzwi, Polska je zrekonstruuje. I proszę bardzo, efekt jego decyzji i mamy pięknie odnowione drzwi. Z roku 560. A zatem w kierunku ikonostasu, który jest przed nami, a który w świątyniach prawosławnych jest takim najświętszym miejscem, czynimy znak głębokiego pokłonu. Like most of the countries, it's like universal. Celebrate Christmas with the Western Church. Celebrate Easter with the Eastern Church. Here. Here, when we have the, like, Easter, it's gonna be April 1st this year. For this church here, the Orthodox Church, April 8th. 1 week different. Thank you.
Maybe you want to bring them. Zanosi do miejsca narodzenia, następnie przynosi pod ołtarzem, gdzie to dziecko kładzie i przez cały okres Bożego Narodzenia to dziecko tam leży. Tym dzieckiem błogosławi się tak, jak ja dzisiaj Państwa błogosławiłem. Po skończonym okresie Bożego Narodzenia dziecko wraca i przez cały rok leży w tym oto miejscu. Drugi element, który chciałem Państwu pokazać, to jest postać świętego Józefa. Mężczyznę, który trzyma w dwóch swoich rękach, w prawej ręce Stary Testament, z tej racji, że on był pierwszy, gdzie ten Stary Testament przedstawiony jest w postaci zwojów, najczęściej tory, więcej. On tej tory nie dotyka własnymi rękoma, bo rzeczy świętej. Bo rzeczy świętej nie można było dotknąć. Tu się idzie do groty świętego Józefa i świętego Hieronima. Niestety jest msza święta, więc nie możemy wejść. Teraz Jesse przedstawia Samuelowi synów. Pierwszego? Nie. Drugiego? Nie. Trzeciego? Nie. Czwartego? Nie. Piątego? Nie. Szóstego? Nie. Siódmego? Nie. Spyta zaraz. To koniec? Mówi, nie. Jest jeszcze jeden, ale on pasie owce. I my dzisiaj po południu pojedziemy do autentycznego wzgórza, na którym urodził się oto ten chłopiec, Dawid. I drugie, na tym wzgórzu został namaszczony na króla. Królem w Hebronie był lat 7. Królem w Jerozolimie był lat 33 i ten jego pobyt 33 lata w Jerozolimie jest jakby znakiem, że tyle lat żył Pan Jezus. Bo wszystkie wydarzenia w Piśmie Świętym mają swoją zapowiedź i Dawid jest zapowiedzią Jezusa.